Cześć. Wiem, że wybrałem najładniejsze tło w całej Warszawie, czyli taką farbę odpadającą. Ale przyszła wreszcie moja blenda, czyli... No blenda. Takie coś. Pokażę wam zaraz. Dobra, blenda to jest coś takiego, co samo w sobie nie produkuje światła, ale za to je odbija. I bardzo dobre jest do zdjęć za dnia, kiedy na przykład słońce świeci nam z tyłu. Chcemy mieć ten fajny efekt, ale chcemy również mieć bardzo fajnie to podświetlone. Jakiś paragon. Dobra, i to jest blenda. O, i teraz zobaczcie. O, jestem od razu bardziej podświetlony niż... Jak to się tutaj odpakuje, lepiej jakby, żeby rozpiąć. O. Teraz patrzcie, jakie jest takie światło ostre, to ja się tym zakryję. Dobra, nie widać, ale nie ma się to ostrego światła, są chmury. Musicie mi uwierzyć na słowo. Kilka dni temu w Warszawie była naprawdę duża burza. Duża burza. Była ogromna. Także do tej pory, jak teraz sobie przyjechałem na chwilę do lasu, w ogóle pierwszy raz tutaj jestem, tu chyba jakieś osiedle ma być. Na razie są tylko dróżki. Jakiś plan przed wjazdem. Taki, no wiecie, plan, że niby jest osiedle, ale wjeżdżacie i nic nie ma. Chyba, że to jakiś tajny projekt. I tu jest tajna podziemna baza tak naprawdę. Może tak być. W każdym razie mnóstwo drzew zostało złamanych. Mówią, że to była trąba powietrzna, aczkolwiek nie wyobrażam sobie tornada w Warszawie. Może po prostu moja wyobraźnia jest zbyt słaba. W każdym razie zaraz wam postaram się pokazać kilka z tych powyrywanych drzew. Inaczej sobie radzą drzewa pojedyncze takie, stojące, niż las. No bo las jest jakby, opiera się cały. Tak jak tłum ludzi. Poszukajmy połamanych drzew. No i znalazłem drzewo, które się zawaliło. W sumie było przy samym wjeździe tutaj, do tej tajnej posesji. I leży. I w sumie większość już usunęli, a na przykład leżało na moście poniatowskim jedno drzewo. Dziwne miejsce. Chyba coś tu zbudują kiedyś, ale kiedy? Dobra, zostawmy to drzewo i może jedźmy wreszcie do domu. Zaraz idę nagrywać z grupą filmową Darwin, gdzie zwykle robię fotosy. No i niestety, albo stety, plan będzie trwał do drugiej w nocy, znaczy właściwie dla chłopaków jeszcze dłużej, bo jak mówili, będą czekać na drona. No i nie za bardzo jestem tam w stanie nagrywać. I nawet nie dlatego, że nie chcę, czy Marek nawet mówił, spoko, nagrywaj. Ale zdjęcia robię tym samym sprzętem, którym nagrywam ten film. Dlatego stwierdziłem, że jako już dzisiaj nic nie jestem w stanie nagrać, to jeszcze szybko na wyjściu chciałbym wam powiedzieć, jak wygląda taki plan. Bo może nie wiecie i jesteście zainteresowani. Zwykle na plany jadę samochodem, no i przy okazji zabieram 2-3 osoby. Po prostu, żeby łatwiej było wszystko zorganizować, no bo autobusy bywają zawodne. No i kiedy jesteśmy już na planie, ostatnio, kiedy to był Dedeli Ikar, to była jakaś Góra Kalwaria, więc to jest 40 km od Warszawy. Kiedy już jesteśmy na miejscu, do jedzenia są kanapki, to jest bardzo są świetne, najlepsze kanapki. Mareczku, bardzo dobre kanapki, powinien się tym zająć chyba profesjonalnie, zamiast aktorstwem. Oprócz tego na planie jest bardzo ważna woda i picie, no bo jednak praca jest to jest bardziej praca fizyczna, bo nosicie kamerę, nosicie rzeczy, nosicie, stoicie, siedzicie, gadacie, człowiek się męczy. Poza tym, jeżeli jesteście aktorem i mówicie, to wydaje mi się, że żeby ten głos był jakiś sensowny, no to też warto by było się napić.
No i tak na planie chłopaki omawiają coś z Karolem, który jest operatorem, jak to ma wyglądać, bo w ogóle w filmie tak mi się wydaje, że mniej więcej są trzy takie rodzaje współpracy między operatorem i reżyserem. Jest reżop, gdzie to reżyser i operator to jest jedna osoba, to w teledyskach bardziej. Jest też forma, w której to reżyser jest tym głównym i tak powinno według mnie być, bo to director jest, czyli no, zajmuje się wszystkim, ma na wszystko wizję. No i on zleca wtedy operatorowi, który operator mówi, no nie, no wiesz, zrobiłbym to jednak inaczej. Ale to nadal reżyser jest głównym pomysłodawcą, no i jest taki, wydaje mi się, mocno polski, kiedy to reżyser i operator są na równym poziomie. No to bywa ciężkie, kiedy reżyser nie ma za bardzo wizji wizualnej na film. Chłopaki opierają się głównie na storyboardzie. No i oczywiście scenariusz pisany też jest. Storyboard to są takie rysunki ujęć. Jakbym sobie po prostu każde ujęcie narysował, jak ma wyglądać. No to tak. To pomaga, bo się skreśla, co już było, jest ok. No i tak wygląda cały plan. Mniej więcej podobnie wszystko dogadanie. Tutaj próby jeszcze są, zanim się zaczyna nagrywać, najpierw się próbuje tą daną scenę, żeby po prostu nie marnować taśmy. Pamięci, tak? A ja lecę, bo muszę zawieźć ludzi i przy okazji dzisiaj będę operował kamerą. Jak się dowiedziałem. Fajnie.